Witam Was tutaj, cześć, czam za nosz. Zapraszam Was na kolejny materiał z warszawskiej średnicy. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż. I tak, ponownie witamy Was na Warszawie Zachodniej, a konkretnie warszawskiej średnicy 2050. Od razu mówię, tą zachodnią przebudują szybciej niż ta data. Ale tak czy siak, jak widzicie, mamy nocny transport elementów na dach. Już parę razy tutaj miałem okazję to widzieć, jak jest transportowane w nocy. Około godziny 5 rano jest to przywożone na plac budowy. Wcześniej bo to są duże gabaryty, duże pojazdy ciężarowe i wiecie, w Warszawie lepiej, żeby coś takiego jeździło w nocy przed dużym ruchem komunikacyjnym, który później jest rano i w ciągu dnia. Niestety, ponieważ jest ciemno, zdjęcia nie są, w sensie filmy nie są najlepszej jakości, w sensie trochę jest ciemno. Na zdjęciach za chwilę, które zobaczycie, będzie o wiele lepiej widać. Jest to jeden z ostatnich już transportów elementów dachu na najbliższy okres, w sensie elementów takich tych dużych, które tutaj widzicie. One są naprawdę ogromne. Zresztą zobaczycie, że od ostatniego odcinka, który notabene się dla Was pojawił przedwczoraj, to się już pojawił nowy słup, przynajmniej na tym filmie. Nie wiem, ile jest teraz słupów, ale pojawił się nowy, ostatni słup X już bezpośrednio pod kładką na peronie 6. Także, nie, na peronie 7. Także całkiem nieźle im to szybko idzie. No i tutaj widzicie nasze pojazdy towarowe, które dostarczyły to wszystko na miejsce. No i teraz parę zdjęć możecie zobaczyć trochę lepszej jakości. To jest przejście dla pieszych, które jest aktualnie zamknięte. Zobaczcie, jak ono jest oświetlone. To mamy nasz wjazd od ulicy Tunelowej, nasza pętla przy okazji tunelowa. No i tak wyglądają nasze pojazdy towarowe, które przewoziły to. Zobaczcie też, jakie to są wielkie elementy, jedna całość. To wszystko jest później ze sobą łączone, ale już na miejsce przejeżdża w taki jeden wielki element. I wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem do pracy i coś takiego widzicie. No nie, to po prostu musi się odbywać zawsze wcześniej. Dlatego, żebyście mogli to zobaczyć, musiałem trochę zerwać noc. Czy na 3 godzinki snu to nawet dosyć dużo, niektórzy by powiedzieli. Tak czy siak, przejdźmy sobie do Warszawy Zachodniej, a konkretniej części starej. Tak wygląda ona w nocy. West Station naprawdę nieźle wygląda, ten budynek z boku. A co do samej części zachodniej, starej, no to po prostu coś tam się świeci i coś tam widać. Najbardziej mnie zaskoczyło w nocy, szczerze powiedziawszy, dworzec autobusowy. Bo dobrze wiemy, jaka to jest nowoczesność, ale sama część, skąd odjeżdżają autobusy, wygląda najlepiej z tego wszystkiego w nocy. Zresztą to zobaczycie, tak wygląda z daleka, więc już widzicie, że coś tam jest jasnego. Tutaj mamy jeszcze elementy naszego nowego dachu. Zobaczcie, jakie to jest jasne. No, dosyć ciekawy element. No i możemy zobaczyć tutaj też te elementy. Tuż przed wschodem słońca, tutaj już dochodzimy do tego momentu. Ja tutaj posiedziałem sobie na zachodnich, a pierwszy raz 4, jak nie 5 godzin siedziałem, nie wchodząc na plac budowy. To jest naprawdę całkiem długi wynik, bym powiedział. No i już jesteśmy chwilę przed wschodem słońca, czyli jak dobrze pamiętam, to była 5 czy 7 minut przed godziną 6, bo o godzinie 6 był wschód słońca. Coraz później są te wschody słońca i bardzo szybko się tutaj zaczęło robić jasno, tak przy okazji. No i widzimy nowy dach, wielka powierzchnia, ale od razu uspokajam, nad tymi peronami starymi też będzie nowy dach, tylko one jeszcze muszą być przebudowane. To wszystko będzie dobre etapami, bo tam czasami w komentarzach widzę jakieś nieporozumienia. Tak wygląda to na Zamoczym Obasku. I proszę bardzo, wschód słońca z wieżowcami Warszawy. Wiem, trochę ucinania tutaj budynki typu Warsaw i tak dalej, ale nad tymi jeszcze timelapsami będę pracować, bo nie mogę ich ustawić jeszcze do końca idealnie, ale pod koniec września pewnie już będę mieć je dobrze poustawione. No i widzimy, ładnie słońce wschodzi i jest tutaj już ciepełko. Robi się dosyć cieplej. To jest na duży plus. Chociaż o samym wschodzie jest najzimniej w ciągu dnia. No i proszę bardzo, dach nowy, wielki, nad peronem 8 widzimy, że tam jest trochę mniej przy przejściu dla pieszych,
ale mniejsza z tym, bo widzimy ewidentnie, że nasza kładka jest tutaj w bardzo zaawansowanym etapie. Stare daszki, w sensie stare daszki, małe daszki też już całkiem nieźle wyglądają. I pojazdy tutaj transportowe, które widzieliśmy w nocy, już trochę się zmieniły. Były to dwa, też bardzo widzimy teraz jeden i drugi jest już na miejscu. I tutaj są też układane elementy, na których w przyszłości za parę godzin dokładnie tutaj, w sensie godzin, za jakieś pół godziny później, były ustawiona pierwsza część, duża, właśnie nasz element dachu. No i tu możemy zobaczyć, jak jest to powoli po prostu przewożone wszystkie elementy, żeby można ładnie to było poustawiać, żeby nic się nie podrysowało, no bo wiecie, taki sam ten element, już pomijając to, ile on waży, to ile on musi kosztować, taka jedna cała konstrukcja. Już nawet nie chcę myśleć, ile kosztuje taki transport z przywożeniem czegoś takiego. No, ale wiadomo, inwestycja na skalę całej Polski, to ich stać. I bardzo dobrze. Zachodnia ma wyglądać jednym z... jak najlepiej. W końcu to jest najbardziej uczęszczana stacja kolejowa w Polsce. Ponad 1000 pociągów dziennie. Także naprawdę całkiem nieźle. Dla porównania już kiedyś to mówiłem, ale na Warszawie głównie jest tego o wiele mniej. Nie pamiętam ile, ale chyba... 60 pociągów dziennie? Jeśli się pomyliłem, to napiszcie mi w komentarzach. Przy okazji na Warszawie Głównej, co dziwne, jak już tutaj mamy element, w którym oglądamy to, mogę powiedzieć, że się pojawiły biletomaty. I to aż dwa od Kolmazu. Także jestem pełen podziwu, ale spokojnie, SIP i informacje elektroniczne cały czas nie działają. Także coś kosztem czegoś. No i widzimy tutaj, parę osób bierze i idealnie ustawia, tam w ogóle jest dużo tych sprzętów. Przy okazji dźwig też widzimy tutaj w użyciu, ten przenośny. No i tu przy dźwigach to jak się lata tutaj, to trzeba uważać, bo trochę jest tych dźwigów. Niektóre są właśnie przenośne, to trzeba też mieć na uwadze, że one mogą się przemieścić względem tego, gdzie było ostatnio. I nie jest to takie hop-siup do polatania. No i tak, widzimy sobie jeszcze raz. Tutaj już ładnie wieżowce oświetlone, czyli już jesteśmy już kawałek po wschodzie słońca. No i mamy... elementy tutaj naszego dachu. Na razie jeszcze nie został przesunięty. Mamy już schody od peronu 8 na kładkę, a przynajmniej kawałek tych schodów i elementy, które tutaj będą montowane. Tak to wygląda, a tak wygląda jeszcze ponownie, jakbyście zapomnieli, nasz dach. No i jest właśnie ten słup przykład, o którym mówiłem. To nie jest słup X już tak przy okazji, to jest słup Y, czyli na samym końcu będzie ostatni słup Y. No i one tutaj są montowane, to jest ostatnia część kładki, w sensie dachu, i później cały ten dach, w sensie jeszcze kładka będzie pod dachem, ale później dach zmienia się, zmniejsza się, jakoś się łączy z tymi małymi daszkami. Jak to będzie wyglądać, to pewnie zobaczymy na przestrzeni paru miesięcy najbliższych. Jestem tego bardzo ciekawy. Zresztą domyślam się, że część z was też jest tego ciekawa. Znaczy, kto nie jest ciekawy, jak będzie wyglądać Nowa Zachodnia w praktyce? Jak ją tak ładnie, szybko wbudują z harmonogramem, i już wygląda futurystycznie, to co tam się jeszcze może dziać? No, może się nie dziać po prostu tramwaj, ale na tramwaj to jeszcze chwilę poczekamy. No i lecimy dalej, czyli rozbudowywanie elementu. Faktycznie długo czekałem, do tego stopnia, że mi już faktycznie trochę baterie w dronie podały, zużyłem wszystkie trzy i nie mogłem zbyt długo nagrywać już faktycznego elementu rozbudowywania, bo nie miałem też kontaktu już tutaj z placem budowy. No i widzimy to na załącznym lasku, jest po prostu podnoszony nasz element i w powietrzu przesuwane na drugą część. Podobnie to jest tak, jak przy metrze były wyjmowane, talacze TBM i wkładane, wyjmowane albo wkładane do wydzenia tuneli. I tutaj tak samo jest jedna osoba, która ciągnie sznurkami i idealnie ustawia ten wielki element metalowy. Podobnie właśnie było przy taraczach. Wielkie, kilkusettonowe elementy można w powietrzu przesuwać, no zupełnie inaczej. Inne to jest. Ciekawe w ogóle, czy coś takiego się przekręca w powietrzu, jak coś takiego trochę więcej waży. Wątpię, żeby ten element ważył kilkaset ton, ale akurat chodziło mi o TBM, ale tak, to na pewno jest też ciekawe. No i tu widzimy, ten element w powietrzu lekko się przesuwa, przemieszcza. Swoją drogą, nie wiemy jeszcze oficjalnie, kiedy kładka zostanie otwarta, ale najprawdopodobniej pod koniec roku. I pewnie również od razu z pozostałymi peronami. Także czekamy na to niezmiennie, bo skorzystać z tej kładki już tak oficjalnie, to też chciałbym korzystać, żeby już się przejechać nią, przejść i tak dalej, bo już na niej byłem, owszem, przyznaję. Ale jeszcze raz, już tak normalnie, żebyśmy wszyscy mogli na nią wejść, to na pewno nigdy by nie pożałował. I wszyscy byśmy tego chcieli, bo dojście do autobusu 103 teraz właściwie go nie ma z zachodniej.
a jednak dojeżdżę do przystanku autobusowego Dworzec Zachodni. Co prawda tunelowa, co nie zmienia faktu. No i widzimy, jest tutaj przesuwanie tego elementu. No i się przekręca. Przy okazji też widać całkiem nieźle nasz peron szósty, na którym tutaj widzimy osoby, które przekręcają ten element, iż tutaj się już po nim chodzą. Niedługo pewnie będzie dobrana już płyta peronowa w całości. No i na koniec taki krótki przelot na wstecznym nad całą przebudową, w sensie całą przebudową. Część tutaj głównie stacyjną, gdzie będziemy mogli wsiadać do pociągów, bo jeszcze jest część techniczna, część lodowiska, jest tu dużo elementów. No widzimy, że na razie ten nowy dach, który jest nad trzema peronami, co prawda aż trzema peronami, czyli ośmioma peronami łącznie tutaj będzie, to jest małość, to jest mały odcinek w porównaniu z całością peronów. Od razu mówię, nad WKD również będzie ten nowy wielki dach. Żebyście się nie myśleli, że WKD nie miało pieniędzy i tego nie będzie. Nie, będzie całkiem nieźle to wyglądać w całości. No i widać tutaj ewidentnie naszą kładkę przy okazji. Jeden dźwig, drugi dźwig, trzeci dźwig jeszcze jest też taki stojący jeden. I jeszcze jest chyba jeden przenośny i jeszcze jeden przenośny. Jest dosyć dużo tych dźwigów przenośnych, tak jak mówiłem. Trzeba mieć się na baczności i uważać, żeby w coś tutaj przypadkiem nie wjechać. Dobrze, tu mamy element na koniec już przewożony. No i tym, nie wiem, akcentem taki ekstra odcinek dorzuciłem, bo nie wiedziałem, że się pojawi tutaj w tą noc, ale jednak no, trzeba było podjechać, bo to był przedostatni, a kolejny kurs będzie już w nocy z deszczem, a wtedy nie da się niestety latać z dronem, przynajmniej moim, tak żeby było bezpiecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i dźwięk dzwoneczek. Już na za parę dni, raczej w niedzielę, pojawi się film z przelotu nad Zachodnią bez mojego gadania. Ten, który miał się dzisiaj pojawić, ale jednak jest ten z zdjęciami nocnymi. No i co dużo nie mówić. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Trochę się będzie działo w mniejsza z tym, z nowością i relacją. Cześć!